Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o rewelacjach szwajcarskiego tygodnika na temat amerykańskich symulacji wojny nuklearnej w Europie i jej skutków dla rolnictwa. Bardzo interesujący wątek, zwłaszcza w tym kontekście, który, który królował w mediach w tym mijającym tygodniu, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, wojny na Ukrainie i tak dalej, czyli kwestie ewentualnego przyzwolenia Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na użycie broni dalekiego zasięgu przeciwko Federacji Rosyjskiej. To jest coś, co. Wywołało bardzo nerwowe reakcje w, ty, w mijającym tygodniu przez, ze strony dyplomacji rosyjskiej, także ze strony samego Władimira, Władimira Putina. No i wreszcie bardzo ciekawe informacje na temat koncepcji rozwiązania wojny na Ukrainie w sztabie Donalda Trumpa. J.D. Vance przedstawił koncepcję neutralnej Ukrainy. Przyjrzymy się, co to tak naprawdę oznacza. Zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału, do wspierania go, do Komentowania, lajkowania, yy, udostępniania w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. W mijającym tygodniu Die Weltwoche, czyli szwajcarski tygodnik z siedzibą w Zurichu, poinformował, że Pentagon bada, jakie skutki będzie miała wojna nuklearna dla Europy. To jest niezwykle ciekawa informacja. Wiemy doskonale, że amerykańskie instytucje analityczne, takie jak RAND Corporation, no, od początku zimnej wojny, prowadziły różnego rodzaju symulacje, różnego rodzaju scenariusze z wykorzystaniem różnych metod analitycznych, różnej, różnej metodologii, na przykład teorii gier do symulowania konfliktu nuklearnego. Niemniej jednak, warto tutaj odnotować, że Korpus Inżynieryjny Armii USA a konkretnie Centrum Badań i Rozwoju Inżynieryjnego rozpoczęło takie nowe badania, które chce wykorzystywać i właściwie rozwijać tak zwany pakiet kodów AgriShock. Chodzi o to, aby zasymulować takie właśnie takiej właśnie sytuacje, w których może dojść do wojny nuklearnej w Europie i no i to oczywiście jest próba odpowiedzi na to, jak będzie to wpływać na Cały przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, funkcjonowanie rolnictwa i tak dalej, i Z tym związane są koncepcje także, tak zwanego głodu nuklearnego, które instytucje analityczne w Stanach Zjednoczonych rozwijają. Natomiast niewątpliwie bardzo ciekawa jest tutaj koincydencja, czyli narastające napięcie wokół wojny na Ukrainie oraz narastające napięcie na Bliskim Wschodzie. Ten kontrakt, który obecnie Armia Stanów Zjednoczonych chce przyznać, jest szacowany na 34 miliony dolarów. I tutaj Departament Obrony Stanów Zjednoczonych chce wiedzieć, jak to będzie wyglądało właśnie konkretnie w Europie. Sektor rolny, szeroko pojęte środowisko naturalne i tak dalej. Na stronie rządowej Stanów Zjednoczonych są. Dokładne informacje na ten, na ten temat, zresztą link Państwu zamieszczę. Co bardzo ciekawe, tego typu koncepcje, jak koncepcja kodów AgriShock jest rozwinięciem takiej serii scope i symulacji tak nuklearnej zimy, prowadzonych badań jeszcze w latach 80. Tak jak powiedziałem, jest to także rozwijana koncepcja głodu nuklearnego. No i w kontekście tego zezwolenia czy tych, tych rozważań na temat zezwolenia na użycie broni dalekiego zasięgu przeciwko federacji rosyjskiej wiemy doskonale że jednym z takich najważniejszych państw które lobbują za tym aby właśnie mu, aby Ukraina mogła wykorzystywać aby Ukraina była takim, można powiedzieć, narzędziem uderzenia na Federację Rosyjską, na przykład na Moskwę, jest Wielka Brytania. I tutaj bardzo są ożywione spory w NATO na ten temat. Będę poruszał ten temat jeszcze w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Natomiast z tego. Z, z, tego, z tych informacji przedstawionych przez szwajcarski tygodnik możemy się dowiedzieć, że Pentagon początkowo chciał się skupić na państwach byłego bloku wschodniego i, na, i zachodniej Rosji, a następnie na innych częściach świata, ze szczególnym uwzględnieniem bliskiego. Wschodu i to jest niewątpliwie bardzo interesujące. Sam przedział, taki czasowy, gdzie potencjalni kontrahenci departamentu obrony mogli się zgłaszać, wynosił zaledwie dwa dni. Ten przedział był od 10 do 12 września bieżącego roku. Wiemy doskonale, że departament obrony Stanów Zjednoczonych bardzo często zleca na zewnątrz różnego rodzaju badania, symulacje, stosuje szeroko pojęty outsourcing. Tutaj. Niewątpliwie bardzo szybko znalazł się wykonawca tego typu, tego typu symulacji. Tym bardziej, że warto przypomnieć, iż ćwiczenia NATO wintex Simex z 1989 roku symulowały konflikt nuklearny na terytorium Niemiec. To nie jest pierwszy raz, kiedy nasza część świata jest. Takim, taką częścią bardzo ważnych symulacji w Stanach Zjednoczonych. No i tylko przypomnę Państwu, że ta, że ta symulacja z 1989 roku no, nie pozostawiała większych złudzeń. To znaczy, w Niemiec w przypadku konfliktu nuklearnego, jeszcze w okresie właśnie zimnej wojny, niewiele miało pozostać. Zatem tutaj warto naprawdę mieć to na uwadze. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, ta cała ta sytuacja związana z. Tym przetargiem rozpisanym przez Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych jest no, tutaj taka dziwna koincydencja, dziwna w cudzysłowie, z tymi wszystkimi przeciekami medialnymi dotyczącymi właśnie użycia broni dalekiego zasięgu przeciwko Federacji Rosyjskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest na szpicy, na szpicy NATO i to Polska ewentualnie w takiej symulacji będzie ponosiła Największe koszty ewentualnej wojny nuklearnej w Europie. No jeżeli już takie media jak szwajcarski tygodnik Die Weltwoche piszą o symulowaniu wojny nuklearnej w Europie, musimy sobie zdawać sprawę, że Polska nie będzie ostatnim krajem, który doświadczy skutków takiej potencjalnej wojny, ale będzie niestety tym krajem, który potencjalnie oczywiście może, może stracić jak najwięcej. I to jest. Przerażająca oczywiście wizja, wizja której można jeszcze uniknąć, ale wymaga to przestawienia torów poli polskiej polityki zagranicznej na tory polityki wielowektorowej. Ukraina już od pewnego czasu apeluje do swoich zachodnich partnerów: by wyrazili zgodę na wykorzystanie przekazywanej jej broni do ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej, w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej, nawet na Moskwę. Chodzi przede wszystkim o użycie amerykańskich systemów rakietowych i brytyjskich pocisków Storm Shadow. W mijającym tygodniu Władimir Putin zagroził, że jeżeli Zachód pozwoli Ukrainie na wykorzystywanie tego typu broni do ataków na Rosję, to będzie oznaczać tak naprawdę wojnę między Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim. No i też musimy. Tutaj podkreślić, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dotychczas nie były przekonane co do tego pomysłu, natomiast wydaje się, że jest coraz bliżej wyrażenia tej zgody. 13 września bieżącego roku Kier Starmer, premier Wielkiej Brytanii, rozmawiał na ten temat z prezydentem Joe Bidenem. Wiemy doskonale, że Wielka Brytania jest bardzo takim mocnym orędownikiem wykorzystania broni dalekiego zasięgu przeciwko Federacji Rosyjskiej, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że konsekwencje tego będą ponosić kraje frontowe NATO, tak, zwana, kraje tak zwanej wschodniej flanki NATO, przez które idzie główna pomoc dla Ukrainy i nie jest żadną tajemnicą, że tym najważniejszym krajem tak zwanej wschodniej flanki NATO, jest Polska i to przez Polskę idzie główna pomoc wojskowa, główne wsparcie militarne dla Ukrainy. Prezydent Władimir Putin powiedział wprost, że jeżeli władze Ukrainy otrzymają pozwolenie na użycie tego typu broni, to będzie to oznaczało takie formalne wejście w stan wojny między, między NATO a Rosją I też warto tutaj podkreślić te wszystkie wypowiedzi, które padają w tym kontekście, zarówno z oficjalnych, jak i mniej oficjalnych kręgów decyzyjnych Federacji, Federacji Rosyjskiej. Oczywiście rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że odpowiedź Rosji będzie adekwatna, co jest standardem narracji, narracji rosyjskiej. Natomiast warto przyjrzeć się także wypowiedziom nieformalnym, jak chociażby wywi wywiadowi, którego udzielił Siergiej Karaganow. Postać wpływowa były doradca Borysa Jelcyna, bliski współpracownik Siergieja Ławrowa, który w niedawnym wywiadzie dla gazety Komiersant powiedział, że Moskwa może przeprowadzić ograniczony atak nuklearny na jakiś kraj członkowski NATO, który jednak nie wywoływałby powszechnej wojny nuklearnej. Tutaj w domyśle można, można odczytać, że Karaganow nawiązuje do koncepcji chociażby drabiny eskalacyjnej Hermana Kana, czyli ojca amerykańskiej doktryny wojny termojądrowej. Wiemy, że w takim rozkwicie tych koncepcji, jeżeli chodzi o eskalację wojny, Herman Kahn stworzył taką drabinę obejmującą 44 stopnie. I wiemy doskonale, że samo uderzenie, samo uderzenie, na przykład taktyczną bronią jądrową, w tych wszystkich koncepcjach jeszcze zimnowojennych wcale nie musiało prowadzić do eskalacji, do powszechnej właśnie wojny nuklearnej, do zniszczenia faktycznie ludzkości, ale mogło mieć znaczenie deeskalacyjne, czyli użycie taktycznej broni jądrowej z siłami ładunków porównywalnymi z tymi do z Hiroshima czy Nagasaki. Mogło w tych wszystkich symulacjach, scenariuszach mieć właśnie znaczenie deeskalacyjne, odprężenie i tak naprawdę skłonienie wszystkich stron konfliktu do tego, aby usiadły do stołu rodmów i stworzyły nowe nową strukturę, nową architekturę bezpieczeństwa. To oczywiście jeden z możliwych, jeden z możliwych scenariuszy, natomiast zdaniem Siergieja Karaganowa właśnie w taki sposób Federacja Rosyjska mogłaby pokazać swoim geopolitycznym przeciwnikom, że każdy przejaw agresji w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej w takie no, kluczowe, istotne centra dowodzenia, centra kierowania państwem spotka się z bardzo zdecydowaną odpowiedzią i Tutaj moim zdaniem nie jest to żaden blef, te, te powiedzmy głosy, które wychodzą zarówno z Kremla, jak i z bliskiego otoczenia szefa rosyjskiej dyplomacji. Musimy sobie zdawać sprawę, że tego typu atak na, na przykład Moskwę, czy na kluczowe, tak jak powiedziałem, systemy infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej, na pewno... W doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej są traktowane jako, jako kasus belli, jako przyczyna wojny, jako powiedzmy taki czynnik uruchamiający całą machinę wojenną, bo przecież doskonale wiemy, że wojna na Ukrainie nie jest żadną wojną pełnoskalową. Wystarczy spojrzeć na to, że Rosja prowadzi te działania zbrojne na Ukrainie zaciągiem kontraktowym, nie ma żadnej powszechnej mobilizacji w Rosji. Działania lądowe, operacja lądowa wojskowa toczona jest na niewielkim stosunkowo obszarze terytorium państwa ukraińskiego, nie są rażone kluczowe, centra kierowania czy dowodzenia siłami zbrojnymi Ukrainy. Widać, że prezydent Zełenski przecież spotyka się w Kijowie z różnego rodzaju delegacjami z całego świata i Tutaj nie ma żadnych, żadnych jakichś przeszkód, nie ma stałych bombardowań Kijowa, itd. itd. Podobnie zresztą, co, co warte szczególnego podkreślenia jest to, że nie są przecinane ciągi logistyczne, którymi płynie pomoc wojskowa z zachodu na Ukrainę. Gdyby to była wojna pełnoskalowa, to nie byłoby takiej możliwości, aby przez obwód lwowski szła. Prawda, ta ogromna pomoc wojskowa z, z Polski, no Polska jest oczywiście tutaj takim hubem logistycznym z zachodu, z Polski, właśnie na Ukrainę. Te wszystkie przejścia graniczne węzły kolejowe, węzły drogowe lotniska, porty, także morskie byłyby po prostu zbombardowane. Rosjanie mają takie możliwości. Rosjanie są w stanie dziennie wystrzeliwać 10 tysięcy pocisków artyleryjskich, są w stanie używać rakiet Iskander, różnego rodzaju dronów, uderzeń lotniczych, no i właściwie uderzeń dalekiego zasięgu, także jeżeli, jeżeli chodzi o ostrzał rakietowy, są w stanie bez problemu razić. Dowolne cele infrastruktury krytycznej na terytorium Ukrainy nie robią tego. Z oczywistych względów nie jest to wojna pełnoskalowa, jest to wojna na wycieńczenie samej Ukrainy, na osłabienie kolektywnego Zachodu, na można powiedzieć taki nacisk na zmianę architektury bezpieczeństwa w tej części, w tej części świata. Natomiast jeżeli dojdzie do właśnie takiego uderzenia w kluczowe, wrażliwe. Ośrodki na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to wówczas należy się spodziewać właśnie reakcji bardziej zdecydowanej. I tutaj potwierdził to zresztą rosyjski ambasador przy ONZ Wasili Nebenzia, który na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w mijającym tygodniu powiedział, że jeżeli właśnie kraje kolektywnego zachodu. Zezwolą Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu do, do atakowania Rosji, no to będzie to równoznaczne właśnie z atakiem, z atakiem, y, z wojną, tak naprawdę między NATO a Rosją. I y, tutaj w, też między wierszami można się domyślić, że Rosja może użyć y, tej swojej doktryny. Odpowiedzi i jakiegoś deeskalacyjnego uderzenia. Niestety, Polska jest, tak jak powiedziałem, hubem logistycznym jed... największym, najważniejszym, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Nie mając zresztą nic w zamian za to, to też warto to na nadmienić. No i niestety, Polska jest. Potencjalnym celem takiego uderzenia odwetowego Rosji, jeżeli dojdzie do eskalacji do poziomu wojny NATO-Rosja. I warto to mieć na uwadze: Polska nie jest przygotowana w ogóle do żadnej wojny. Nie mówię już o wojnie pełnoskalowej, ale nawet do wojny ograniczonej. Polska nie jest przygotowana. Doradzenia sobie z powodzią, co zresztą widzimy cały czas. Nie funkcjonuje obrona cywilna, nie funkcjonuje cały system zarządzania kryzysowego tak jak powinien w sytuacji pokoju. A cóż, dopiero mówić, mówić tutaj o wojnie. No, niestety, polityka władz w Warszawie jest taka, a nie inna, i w dobrze pojętym polskim interesie jest trzymanie się z dala od jakichkolwiek konfliktów i naciskanie, aby ta wojna na Ukrainie zakończyła się po prostu jak najszybciej. W całym tym kontekście, który dzisiaj poruszam w podcaście geopolitycznym, a mianowicie symulowanie wojny nuklearnej w Europie przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, odpowiedź Rosji na informacje o tym, że Ukraina może razić terytorium Rosji, bardzo istotne jest zachowanie establishmentu amerykańskiego, który po prostu. Cały czas stosuje strategię offshore balancingu, czyli właśnie równoważenia swoich przeciwników geopolitycznych rękami swoich junior partnerów, takich jak Polska, takich jak Ukraina. Czyli, krótko mówiąc, stosuje strategię. Wyjmowania kasztanów z ognia cudzymi rękami. W tym całym kontekście bardzo istotne jest to, co mówią sztaby obu obojga kandydatów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wybory już niedługo, 5 listopada, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. 5 listopada bieżącego roku m, dowiemy się, kto zasiądzie w białym domu. Niemniej jednak patrząc na te wypowiedzi, no ja nie spodziewałbym się czegokolwiek pozytywnego dla Polski bez względu na to, czy zwycięży Kamala Harris czy Donald Trump, to sytuacja Polski będzie bardzo, ale to bardzo trudna, ponieważ Polska jest traktowana przez Stany Zjednoczone instrumentalnie, jest traktowana po prostu jako wasal, czego najlepszym przykładem była wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy w pociągu z Kijowa. Do przemyśla, kiedy w wywiadzie dla redaktora Arlety Bojkę powiedział wprost, że przy tej słynnej wymianie więźniów w Ankarze Polska nie miała kompletnie nic do powiedzenia. Przyszło po prostu polecenie tak naprawdę, możemy się domyślić polecenie. Ze Stanów Zjednoczonych, aby wypuścić człowieka podejrzewanego o współpracę z obcym wywiadem, i to, nie mając żadnych podstaw prawnych, zostało uczynione. To pokazuje, jak Polska jest przedmiotowo traktowana przez USA, ale. Tutaj, zwracając się w stronę sztabów obojga kandydatów, myślę, że warto się skoncentrować w mijającym tygodniu na tym, co powiedział J.D. Vance, czyli człowiek typowany na wiceprezydenta, w sytuacji gdyby Donald Trump wygrał wybory, i koncepcja neutralnej Ukrainy, którą przedstawił. I to jest niezwykle niezwykle interesujące, ponieważ, ponieważ w jednym z wywiadów, wywiadzie dla prawicowego podcastu Sean Ryan Show, prowadzonego przez weterana wojsk, wojsk specjalnych, J.D. Vance, pytany o to, jak Trump chciałby spełnić swoją obietnicę doprowadzenia do jak najszybszej, najszybszego końca wojny na Ukrainie, powiedział wprost, że. Tak naprawdę musi być respektowana linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą, czyli obecna tak naprawdę linia demarkacyjna, która miałaby stać się strefą zdemilitaryzowaną. Natomiast Ukraina, oprócz tego, że miałaby utrzymać swoją suwerenność, to. Miałaby ogłosić neutralność, czyli tak naprawdę wyrzec się jakiejkolwiek perspektywy członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, czy tego typu podobnych instytucjach sojuszniczych. To też odnosi się do różnego rodzaju pomysłów, które były przecież podnoszone, jak koncepcja Jermaka, prawda, jeżeli chodzi o takie bilateralne zobowiązania dla, dla Ukrainy, ale tutaj widać, że ta, ten pomysł polega na tym, aby Ukraina była krajem Neutralnym i aby po prostu nie odzyskała granic 1991 roku. Musimy sobie zdawać sprawę, że taka sytuacja, oczywiście szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, to jest z jednej strony Sytuacja bardzo dobra dla Stanów Zjednoczonych, bo daje im większą swobodę ruchu na Bliskim Wschodzie, ale z drugiej strony pozostawia takie państwo jak Polska z potężnymi problemami z potężną migracją ukraińską, z krajem, który będzie bardzo mocno zniszczony będzie krajem, który będzie się borykał z wieloma problemami, z wielką frustracją establishmentu politycznego i zwykłych, zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, całego społeczeństwa ukraińskiego, z rosnącym nacjonalizmem, czy też szowinizmem ukraińskim, z niewydolną gospodarką, z niewydolnym systemem finansowym, emerytalnym itd. tak dalej, i tak dalej. No to jest potężny problem. Dzisiaj nikt tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to, co dalej z, z Ukrainą, co dalej z tymi wszystkimi problemami, jak na przykład Demil, jak na przykład prawda Problem przestępczości transgranicznej. Ci wszyscy żołnierze, funkcjonariusze różnego rodzaju służb ukraińskich, którzy zostaną demobilizowani, no też będą chcieli w, jak, w jakiś sposób zagospodarować swoje, swoje umiejętności, a wiemy doskonale, czym się to może skończyć. Zresztą mówił o tym biuletyn numer 99 Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeżeli już rządowy ośrodek w Warszawie, Prawda. Rządowy Ośrodek Ekspercki pisze o takiej groźbie wzrostu przestępczości poprzez właśnie napływ, napływ migrantów z Ukrainy zdemobilizowanych, którzy być może będą cierpieć także na PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, bojowy system stresu pourazowego, no, dodać do tego należy przemyt broni i wszystko co się wiąże właśnie z, z, z taką sytuacją powojenną, no to widać, że Polska znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. W mojej ocenie bez szybkiej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią problemy państwa polskiego dotyczące zarówno bezpieczeństwa zewnętrznego, międzynarodowego, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego niestety będą się pogłębiać. Dziękuję Państwu za uwagę.